Jarek Elwart, Wydawnictwo Region, wydawca kolejnej monograficznej książki o gminie Łęczyce. Dariusz Piasek, autor tejże książki, historyk, regionalista, nauczyciel w trzecim roku w Gdyni. Ja pana skądś znam, myśmy się już kiedyś widzieli. Dokładnie, a pana też. Opracowaliśmy dla gminy Łęczyce już 3 tomy historii wsi gminy Łęczyce, teraz przed nami 4. I chyba najgrubszy i najtrudniejszy. Tak, widzę, że się pan wprawił. Jak to się dzieje, że te książki z tomu na tom robią się coraz grubsze? Czyżby jakieś materiały z poprzednich tomów zostały i postanowił pan wykorzystać? Nie zaprzeczam i nie potwierdzam, ale faktem jest, że tym razem wyjątkowo gruby jest, dlatego że wzięliśmy najwięcej wsi. Po prostu żal było coś zostawiać. Od razu tłumaczę, że ten dobór nie jest przypadkowy. Wszystkie wsie, które pojawiają się na okładce, poza Łęczycami, które oczywiście ze względu na rangę, wielkość musieliśmy opracować osobno, znajdowały się na terenie dawnej, starożytnej, bo sięgającej co najmniej XIII wieku parafii brzezińskiej. I dlatego no, byłoby sztuczne, gdyby którąś z tych wsi, która do tej parafii należała i która stanowiła z nią razem taką pewną wspólnotę przez setki lat, wyrzucać. No, w tej chwili to okolice, które w zasadzie trudno o nich powiedzieć, że leżą w centrum czegokolwiek, bo oddzielają je od głównej trasy przelotowej ze Szczecina do Gdańska i łąki, i rzeka, i są w jakichś pagórkach i w zasadzie nie prowadzą tam w tej chwili żadne poważne drogi. Jak to było w przeszłości? Jak to wyglądało w średniowieczu? No bo czemu parafia była w Brzeźnie, a nie była na przykład w Łęczycach? Myślę, że jak spojrzymy na mapę, to właściwie wszystko się wyjaśni. Brzeźno może nie jest położone centralnie, ale cały ten obszar parafii tworzą jakby takie 3 wielkie polany. Na jednej właśnie są Brzeźno jest z Pużycami, na drugiej Kaczkowo z podglądam Świetlinem, a na trzeciej Kisewo ze Strzelęcinem. Tak? I każda z tych wsi właśnie w średniowieczu miała i potem aż praktycznie do XVIII wieku miała jakąś swoją specyfikę. Bo właśnie to jest niesamowite, że dla nas dzisiaj to są po prostu no, jakieś tam wsi, w których mieszka jakaś tam x ludzi, prawda? Domy są podobne, ludzie też mniej więcej podobni. Niczym specjalnym się od siebie nie wyróżniają. Natomiast jak zejdziemy w głąb historii, to okazuje się, że każda z nich miała swoją właśnie taką prawną, gospodarczą specyfikę. Bo na przykład Strzelęcino i Kisewo to były dobra rycerskie. Brzeźno było wsią parafialną założoną na prawie niemieckim. Pużyce też. Natomiast Świetlino i Kaczkowo właśnie to były wsie, które funkcjonowały na prawie polskim, czyli takim zwyczajowym, przedkrzyżackim i płaciły te wsie zupełnie różne podatki, były zobowiązane do różnych powinności wobec władzy zwierzchniej, także w tamtych czasach, co najmniej mówię do XVIII wieku, miały swoją odrębną specyfikę. Czy to taki rodzaj zaścianka szlacheckiego? Nie, raczej nie. W Kisewo i właściwie w późniejszym czasie, gdzieś tam od XVI wieku, to były takie małe, prowincjonalne dobra, które zazwyczaj należały do jakiejś rodziny leżącej, której dobra główne leżały gdzieś w innych miejscowościach. Natomiast zaścianek to jest miejsce, gdzie mieszka dużo drobnej szlachty. I tutaj takim typowym rejonem zaścianków szlacheckich, takich kaszubskich, była parafia Rozłazino. Tak, czyli bohaterka poprzednich naszych tomów. Tak. Tomów. 5-6 miejscowości. 5 miejscowości, 6 miejscowości, 5,5 miejscowości. No właśnie. Ile tych miejscowości tutaj tak naprawdę jest? Tutaj od razu przypomniałeś mi taką niesamowity, ciekawy tekst źródłowy, bardzo krótki, dosłownie jedno zdanie. Otóż wszyscy mamy takie, wiadomo, pewne takie powierzchowne wyobrażenie o tych wsiach, o tej ziemi lęborskiej, że to są tereny poniemieckie. No wiadomo, bo w 1945 roku przecież większość z tych mieszkańców tutaj, większość, ale nie wszyscy, stanowili Niemcy, którzy potem zostali wysiedleni, a na ich miejsce przybyli ludzie z różnych stron Polski, również z Kaszub i tak dalej, bardzo czasami wymieszane. Taka regionalnie wspólnota. Natomiast muszę ci powiedzieć, że dla mnie szokiem, wręcz zaskoczeniem było to, kiedy znalazłem w opracowaniu profesora Szultki dotyczącym języka w parafiach ewangelickich właśnie na ziemi lęborskiej i w ogóle na Pomorzu Zachodnim, taką zmiankę o takim dokumencie wystawionym na początku XIX wieku, to znaczy takim piśmie, takiej petycji
którą parafianie z Brzeźna Lęborskiego, parafianie luterańscy, bo od XVI wieku obowiązującą religią tutaj wyznaniem było luteranizm, ewangelicyzm, więc wystosowali na początku XIX wieku, czyli raptem 100 parędziesiąt lat przed końcem II wojny światowej, taki dokument, w którym prosili konsystorz, czyli taką jakby no, władzę kościoła luterańskiego. Takiego biskupa lokalnego. O to, żeby przysłał im, uwaga, nie proboszcza, tylko pastora mówiącego po polsku, bo oni tutaj są wszyscy Polakami, to znaczy dokładnie było, brzmiało to tak, na 6,5 wsi 5,5 są polskie, więc oni chcą polskiego pastora, żeby on mógł głosić kazania w tym języku, który oni używają na co dzień, którego oni rozumieją. Co za herezja. No tak. Ale dostali tego pastora? No niestety nie dostali, ponieważ państwo pruskie już wtedy prowadziło taką dosyć coraz bardziej ostrą politykę germanizacyjną. Ale czy zastanawiałeś się, która jest ta szósta, w sensie niemiecka wieś? No właśnie nie wiem, kompletnie nie mam pojęcia. Wysoka? Raczej nie. Moim zdaniem, ja tutaj obstawiam, bo nie jest sprawa rozstrzygnięta w źródle, stawiam tutaj na Łęczyce, które jak wynika z przekroju właśnie gospodarzy tamtejszych, już od XV wieku, od XVI właśnie było taką wsią, w której dominowały nazwiska niemieckie. Natomiast w innych, słuchaj, w Kaczkowie, w Świetlinie, tam masz Labudów, Grubów i tak dalej, czyli piękne kaszubskie nazwiska, tak? I takie nazwiska tutaj jeszcze dominowały do 1945 roku. Brzeźno Lęborskie jest miejscowością o tyle ciekawą, że chyba żadna inna miejscowość w gminie Łęczyce nie miała dwóch kościołów w tym samym czasie. Tak, to jest pewna specyfika. To jest właśnie specyfika w ogóle ziemi lęborskiej. Tak jak wspominałem, w 1534 roku Pomorze Zachodnie pod władzą książąt dynastii Gryfitów przyjęło protestantyzm, przyjęło protestantyzm w wersji luterańskiej. Ale to wszystko nie było takie oczywiste, dlatego że po pierwsze było to narzucone z góry i wielu na przykład szlachciców no, jakoś specjalnie się tym za bardzo nie przejmowało. Poza tym to wiesz, to nie jest tak, jak to się mówi, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nagle, prawda, z katolików wszyscy stali się luteranami. Niby kto miał ten luteranizm wprowadzać? W dużych miastach no wiadomo, książę tak, sprowadził jakichś tam pastorów i tak dalej, ale gdzieś tam na prowincji to jeszcze kilkadziesiąt lat czasami księża katolicy odprawiali msze, tak, bo inne nie umieli. Tak, no tylko... poza tym myślę, że te różnice były dla zwykłego... przeciętnego człowieka niezauważalne. Zupełnie tak? Niezauważalne. One się dopiero później wyklarowały. No właśnie, jak to było z tymi dwoma kościołami? No właśnie, w każdym razie... oficjalnie właśnie od 1534 roku ziemia lęborska i właśnie parafia Brzeźno-Lęborskie jest luterańska, natomiast no, w 1637 roku dynastia Gryfitów wymarła i wówczas na 20 lat ziemia lęborska wróciła jako lenno, tak? Do Rzeczpospolitej. No i oczywiście zaraz zaktywizowali się biskupi katolicy, konkretnie biskup włocławski, któremu całe Pomorze podlegało. Wysłał tutaj swoich ludzi, którzy po prostu przejęli kościoły dawniej katolickie, a potem od 100 lat już prawie luterańskie, przejęli z powrotem dla kultu katolickiego. Problem jednak polegał na tym, że można było zabrać kościoły, natomiast nie można było zmienić parafian. I na przykład koniec XVII wieku mamy informację, że w parafii brzezińskiej jest, uwaga, 5 katolików. Ale kościół był, tylko że ten kościół oczywiście no, nie miało sensu... A ksiądz tutaj był? Nie, dlatego że w takiej sytuacji no, nie miało sensu trzymanie tutaj proboszcza, który w zasadzie nie miałby roboty. Wszystkie te kościoły w ziemi lęborskiej podporządkowano parafii świętego Jakuba w Lęborku. I tam był proboszcz, a tutaj tylko raz, najwyżej raz tam na miesiąc albo na kwartał się pojawiał i mszę odprawił. Natomiast uwaga, wszyscy chłopi aż do końca XVIII wieku, do rozbiorów, tak, do pierwszego rozbioru, musieli temu proboszczowi w Lęborku dawać zwyczajową dziesięcinę. Dziesięcinę, tak. I to jest w dokumentach poświadczone. Czyli parafian nie było, parafii de facto nie było, ale był kościół i były dochody z nim związane. Była ziemia, którą dzierżawiono, tak, chłopom. Czyli kasa się zgadzała. Tak jest. No i ten kościół zaniknął dopiero, znaczy został po prostu rozebrany w połowie XIX wieku, bo wtedy rzeczywiście to już nie miało sensu, było taką fikcją prawną. No ale jak wiesz, fortuna kołem się toczy, nie minęło kilkadziesiąt lat, a piękny kościół zbudowany, luterański, zbudowany w Brzeźnie na początku XX wieku znowu stał się katolicki.
No, w zasadzie tak, czyli tak powiem, w tej chwili inaczej jest, że jeżeli są tu ewangelicy, to prepozyt, pastor przyjeżdża do nich raz na rok albo raz na pół roku. Powiedz mi tak, bo te miejscowości są bardzo różnorodne, tak? Inne jest Brzeźno-Lęborskie, inne są Pużyce, inne jest Kaczkowo, inne jest Kisewo. Jak to jest, jak ty je odebrałeś, tak? Bo żeby przygotować ten tom, myślę, że tak jak przy poprzednich, wybrałeś się do każdej, w każdej byłeś. Jak ty je odnajdujesz, bo to nie są miejsca specjalnie odwiedzane przez turystów. Jak to mówi mój kolega geograf Darek, tam nic nie ma. Więc ja się tak śmieję zawsze, jak właśnie z moimi uczniami gdzieś jadę w jakieś miejsca, w którym rzekomo nic nie ma. Proszę Państwa, cóż ja mogę powiedzieć? No, widzisz tyle, ile wiesz. Czyli prawda jest taka, że rzeczywiście dzisiaj może pod względem takim czysto, nie wiem, turystycznym, krajoznawczym, te miejscowości nie są zbyt atrakcyjne. Chociaż warto wspomnieć, że są tu dwa ciekawe kościoły. Co prawda zbudowane właśnie dopiero na początku XX wieku. Ten piękny, wielki, neogotycki kościół w Brzeźnie i malutka, ośmioboczna, ciekawa, bardzo taka oryginalna, nietypowa świątynia w Świetlinie, która też była kiedyś filią Brzeźna, a dzisiaj jest filią Łęczyc. No to jakieś takie, że tak powiem, blisko wschodnie chyba nawet. Tak, strzał w dziesiątkę, mój drogi, bo powstały one za czasów cesarza Wilhelma II, który swego czasu kreował się na takiego nowego krzyżowca. Wyobraź sobie, że on nawet w Ziemi Świętej budował kościoły właśnie swojej fundacji, oczywiście luterańskie, w których kazał się przedstawiać w zbroi rycerza średniowiecznego jako właśnie krzyżowiec. Także myślę, że absolutnie nieprzypadkowo, zresztą to nie tylko tutaj oczywiście, na ziemi lęborskiej, czy w ogóle na Pomorzu dawnym krzyżackim, królował pod koniec XIX wieku neogotyk, ale jeśli chodzi o Świetlino, to tutaj mamy dwa jakby takie tropy. Albo jest to odwołanie do właśnie tradycji Ziemi Świętej, tutaj można wskazać na rotundę grobu świętego w Jerozolimie, albo jest to pośrednie odwołanie do innych, jak wiesz, gotyckich kościołów Pomorza Zachodniego, czy chociażby w Darłowie, w Słupsku, prawda? W Koszalinie. Mamy tam kościoły właśnie takie ośmioboczne, które nawiązują do tej właśnie jerozolimskiego pierwowzoru. Patrząc na tą książkę, bo tak powiem... przepraszam, jeszcze muszę ci powiedzieć, bo oprócz tych kościołów właśnie i o tym, co tu jest. Ja bym powiedział, że może rzeczywiście tak pod względem czysto turystyczno-krajoznawczym, poza tymi kościołami i poza ciekawymi, chociaż już często bardzo mocno zniszczonymi cmentarzami poewangelickimi, rzeczywiście takich jakby no, spektakularnych zabytków tu nie ma. Natomiast ja muszę ci powiedzieć, no, byłem wręcz oszołomiony bogactwem materiału źródłowego, bo tutaj po prostu są dosłownie tomy. Ja nie byłem w stanie wręcz, wiesz, wszystkiego zawrzeć w tych książkach, dlatego że tu są całe tomy, słuchaj, inwentarzy, w których dosłownie gdzieś tam od XVI wieku masz wszystkie nazwiska chłopów, wiesz, masz informacje o tym, ile mieli krów, ile mieli pola, ile mieli, musieli jakiego podatku płacić, ile drzew owocowych rosło w ich sadzie, tak, i tak dalej. No niesamowicie bogaty materiał, taki i genealogiczny, i gospodarczy. Także dla historyka to jest po prostu raj, tak? Bo właśnie nie ma problemu braku źródeł, tylko jest po prostu wręcz nadmiar źródeł, których musisz ciąć, żeby wiesz, żeby się zmieścić. Dokonywać selekcji pewnej, żeby tak, żeby no, się ale zmieścić. Tak książka wyszła, okazała, bo prawie 300 stron mamy, uwzględniając też współczesne zdjęcia, kolorową wkładkę. Widzę tak, bo patrząc już na samą okładkę, czyli to, przez co książkę często kupujemy, bo jak to się mówi, książkę się ocenia po okładce. Mamy tu kilka archiwalnych zdjęć. Mamy zdjęcie szkolne chyba z lat 60. albo 50. Dzieci są w fartuszkach z kołnierzykiem. Jakaś kronika szkolna padła tak w twoje ręce? Tak. Wyobraź sobie, że zachowała się i kronika szkoły podstawowej w Brzeźnie i kronika szkoły w Świetlinie. I to są rzeczywiście bardzo ciekawe źródła. Myślę, że one będą, bo ja starałem się oczywiście sumiennie je przejrzeć i wynotować najciekawsze jakieś takie smaczki z tych kronik dla współczesnych czytelników, mieszkańców gminy i parafii. Wiesz, no przede wszystkim co, to, co dla nas może nie jest takie
niezwykłe, bo my, jak wiesz, urodziliśmy się niestety w PRL-u i pamiętam. I pamiętamy tamte czasy niestety z autopsji. Natomiast dla młodszych czytelników oczywiście będzie to zupełnie obcy świat. No, w tych kronikach lat 40., 50. widać, jakie to były niestety paskudne i biedne czasy, tak? Jak ciężko się tutaj żyło, jak naprawdę były to takie pionierskie czasy, jak ludzie po prostu, jak to się mówi, mieli pod górkę i dosłownie do szkoły też pod górkę, tak? Bo nie było łatwo ani żyć, ani uczyć się w tamtych czasach. I no niestety też paskudny był ten taki, wiesz, nacisk ideologiczny, tam ciągle się przewijają, wiesz, jak to nauczyciele. No bo to się też PGR-owskie były, tak? Muszą, tak, robić te, wiesz, obchodzić te rocznice rewolucji październikowej, urodzin Stalina i tak dalej, i tak dalej. No smutne to, ale takie. Ale lekcji wtedy nie było. Pewnie to było jedyne. To był jedyny przyjemny. A ten szalony człowiek w pilotce na motorze, cóż to za szaleniec? To jest moim zdaniem największa perełka w tej książce. Dla mnie było to kompletne zaskoczenie, ja się tego kompletnie nie spodziewałem. Mianowicie jest to ksiądz Stanisław Galas, który trochę tak jak kometa przemknął przez historię parafii brzezińskiej. No, był tu... Jest pewne podobieństwo w tym Romecie tutaj, czy nie wiem na czym on jedzie, Jawa, nie tak, znam jakiś się na motorek, jakiś motor, z włosem tam... prawie rozwianym. Tak, szaleństwo w oczach. Tak. Słuchaj, to jest ksiądz proboszcz, który był w Brzeźnie w latach 1952-58. Czyli najgorszy stalinowski czas. Najgorszy paskudny czas. I to jest absolutnie dla mnie żywy, znaczy żywy, już nie żywy, bo potem przeszedł. Nie żyje już. Już nie żyje. No to szkoda. Przeszedł do parafii w Kostkowie i tam po 20 paru latach dokończył żywota i tam jest pochowany. Natomiast słuchaj, jak czytałem kronikę parafii brzezińskiej i potem właśnie taki zbiór wspomnień jeszcze z Kostkowa tam, ale ludzi też, którzy pamiętali go z Brzeźna i tutaj z tych czasów. No to to był co? To był po prostu szaleniec Boży, wariat, naprawdę. Człowiek, który żył tym swoim kapłaństwem absolutnie na serio i absolutnie dzień i noc, tak? To był człowiek, dosłownie. Często, wiesz, jakieś nocne czuwania, posty i tak dalej, żeby za tych parafian swoich krnąbrnych, tak, te owieczki nawrócić, to no, człowiek po prostu niezwykły. Czyli szok i niedowierzanie. Absolutnie. Słuchaj, moja ulubiona historia o tym niezwykłym kapłanie jest taka, jak wracał gdzieś z jakiegoś wyjazdu, w Godentowie na PKP na stacji wysiadł, ale zanim wysiadł w pociągu, spotkał jakiegoś biednego człowieka. No, w tamtych czasach, w latach 50. nie trudno było spotkać biednego człowieka, który miał na nogach jakieś takie rozpadające się buty i ten proboszcz dał mu właśnie, zdjął mu własne buty, dał mu te swoje buty, bo żal mu się go zrobiło i sam, wiesz, gdyby on miał tam do tego kościoła kilometr, to pal 6, ale słuchaj, on jest z tej stacji... Godentowa do Brzeźna... Ze stacji w Godentowie 10 kilometrów zasuwał pieszo polną drogą do Brzeźna. Jak to się po kaszubsku mówi, na żokach? W skarpetkach, tak. I no taki był ksiądz Galas, absolutny wariat. No, mamy tu jeszcze jakiś garnek. Co to jest za tak, beczułka? Garnek jest bardzo ładny, bardzo nam się ładnie tutaj kolorystycznie komponuje. To jest garnek z bardzo od zamierzchłej epoki, czyli z epoki, wczesnej epoki żelaza, z czasów kultury pomorskiej, z czasów no, 2,5 tysiące lat temu, kiedy mieszkali tu zupełnie jacyś inni ludzie, których nie należy bynajmniej łączyć, bo czasami jest taka prawda, że o, tam osadnictwo zaczęło się już w epoce brązu. Proszę Państwa, no nic bardziej mylnego. Od epoki brązu do współczesności ludność na terenie dzisiejszej gminy, ziemi lęborskiej, kilkakrotnie przynajmniej uległa całkowitej wymianie, więc tamci mieszkańcy nie mają z tymi współczesnymi, ani nawet tymi sprzed 1945 roku nic wspólnego, no ale mieszkali właśnie na tej samej ziemi, pozostały po nich garnki. Osobiście pofatygowałem się do muzeum w Lęborku, wyciągnęli je z magazynów i miałem możliwość je dotknąć, sfotografować, zobaczyć. To są, proszę Państwa, to są garnki nie do robienia zupy, tylko garnki do wkładania spalonych szczątków zmarłych, bo to były popielnice, w których oni byli chowani. Jakieś ciekawe rzeczy archeologiczne też podczas pracy nad tym tomem wpadły Ci w oko? Myślę, że udało nam się nawet namierzyć, można powiedzieć, z kolegą
archeologiem Piotrem Kalką, udało nam się namierzyć nowe stanowisko archeologiczne, a mianowicie w lasach pod Kisewem znaleźliśmy autentyczne, nienotowane wcześniej w kronikach kurhany. Kurhany, czyli takie kopczyki ziemi, pod którymi spoczywają szczątki jakichś prehistorycznych zmarłych. No, na okładce są jeszcze dwa elementy. Są dwie monety z jakimś okularnikiem. Co to za moneta jest? O ile się nie mylę, chodzi tutaj o... Tak, to jest Bogusław XIV, czyli ostatni książę pomorski, ten, który zmarł w 1637 roku i na nim skończyła się dynastia Gryfitów. No i mamy piękne mapy. Ja sam bardzo lubię mapy, jestem zapaleńcem kartograficznym. Kolorowa mapa XIX-wieczna. Gdzie udało się trafić na taki materiał? Archiwum? Szczecin? Gdańsk? No, troszkę się trzeba było najeździć. Byłem i w archiwum w Szczecinie, zresztą byłeś ze mną. Byłem w archiwum w Gdańsku. Kontaktowaliśmy się z Lęborkiem, ze Słupskim i tak dalej. Troszkę poruszyliśmy też znajomych, którzy penetrują te tereny, archeologów i tak dalej, którzy też mają swoje własne zbiory. Natomiast ta mapa akurat konkretnie pochodzi z archiwum gdańskiego. Jest tam piękny, zachowany w zbiorach właśnie archiwum gdańskiego atlas ziemi lęborskiej z początku XIX wieku, dokładnie z lat 30., który no, jest fantastyczny, dlatego że tam na tych mapach widzimy obraz wsi z czasów przedindustrialnych, czyli z czasów przed tymi wszystkimi reformami uwłaszczeniowymi, przemysłem, koleją i tak dalej. Czyli taki świat, który jest, można powiedzieć, swoistą skamienieliną średniowiecza. Tak? Istniał 500 lat w zasadzie bez większych zmian. Dokładnie, bo wiesz, ja tutaj nawet w książce używam tego popularnego wśród historyków określenia długie trwanie. Słuchaj, jak się spojrzy na to, jak wyglądały te wsie w XV wieku i w XVIII, to tam praktycznie nic się nie zmieniało. Wiesz, królestwa upadały, dynastie wymierały. Wojny przechodziły. Tak, a ci ludzie żyli po prostu tak, jak ich krzyżacy tutaj osiedlili się, albo nawet wcześniej. Dlatego, że chciałbym tutaj podkreślić, że pierwsza wzmianka historyczna o Brzeźnie Lęborskim pochodzi co prawda z 1325 roku. Tak, no właściwie dokładnie nawet nie wiadomo, dlatego że... Będzie 700 lat niedługo. Dokładnie, 700 lat, piękna rocznica. Myślę, że warto to jakoś uczcić. Tutaj podpowiadam księdzu proboszczowi, wójtowi, tak, panu wójtowi, żeby może jakoś o tym właśnie za dwa lata podkreślić tą wyjątkową rocznicę. Natomiast i oczywiście też mieszkańcom, bo to przecież okazja do wspólnego świętowania. Natomiast, proszę Państwa, musimy zdawać sobie sprawę, że pierwsza wzmianka w źródłach pisanych to nie jest początek istnienia osady. W tym wypadku, akurat o czym napisałem, można absolutnie z pewnością założyć, że Brzeźno, które zresztą przecież ma starą, piękną, słowiańską nazwę, tak? Nie wymyślili jej krzyżacy ani Niemcy, którzy tutaj pojawili się później, tylko jest, zresztą wszystkie te wsie, spójrzmy, no Kisewo, Strzelęcino, to są wszystko piękne, kaszubskie, słowiańskie, pierwotne nazwy, które na pewno powstały jeszcze w XIII wieku. Za książąt gdańskich. Za książąt gdańskich, książąt pomorskich, tak. Krzyżacy po prostu tylko sobie tutaj pewne rzeczy uporządkowali, wiesz, zmienili prawo, zmienili podatki i tak dalej, ale ludność, tak jak pamiętasz, mówiliśmy na początku, do początku XIX wieku mówiła po polsku, po kaszubsku, tak, była swoja, miejscowa, tutejsza. Czyli króciutko, na sam koniec. Zachęcamy do zapoznania się z czwartym twojego autorstwa, a piątym w historii tomów dotyczących gminy Łęczyce. Zapraszamy na promocje, które powinny się odbyć niebawem i myślę, że można już powoli zdradzić tajemnicę, że wiosną przyszłego roku powinien ukazać się kolejny tom poświęcony północno-zachodnim krańcom gminy. Będziemy starali zamknąć się tą piękną serię, która nam tutaj tak fajnie przez kilka lat wyszła, właśnie żeby nie było tak, że jakaś biała plama na terenie gminy pozostanie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie.